Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej powstał w 2009 roku właściwie po to, żeby pomagać osobom bezrobotnym zakładać spółdzielnię socjalną. Taki flagowy podmiot ekonomii społecznej. Szybko zorientowałyśmy się, że w ogóle o idei ekonomii społecznej niewiele wiadomo, dlatego zajęłyśmy się i promocją, i edukacją. Na spotkaniach opowiadałyśmy, co to są przedsiębiorstwa społeczne, jak tworzą miejsca pracy dla osób oddalonych od rynku pracy. A w tej chwili ośrodek to właściwie kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych, które chcą się przekształcić i osób, które chcą znaleźć w nich miejsca pracy. Nasz ośrodek zajmuje się m.in. doradztwem kompleksowym. Doradztwo jest skierowane do osób fizycznych, do grup inicjatywnych, czyli to są te osoby, które chcą założyć na przykład stowarzyszenie, fundację bądź spółkę non-profit. Ale również doradzamy podmiotom już istniejącym, przedsiębiorstwom społecznym, podmiotom ekonomii społecznej. Doradzamy, jak rozpocząć działalność gospodarczą, na przykład takiej fundacji jak Fantazmat jest takim doskonałym przykładem. Doradzamy również, jak pozyskać finanse, na przykład na utworzenie miejsc pracy, na bieżącą działalność, w różnych konkursach, grantach, a w sytuacjach kryzysu, na przykład jak sięgnąć po zwrotne instrumenty finansowe. Pomogliśmy wielu organizacjom, m.in. Fundacji Kreatywnej Edukacji, Stowarzyszeniu Bądź Aktywny, spółki ZOO są również wspierane, instruktor spółka ZOO. Jest to wiele organizacji, które dzięki wsparciu wyszły na otwarty rynek pracy, zdobyły nowych pracowników i świadczą usługi na wysokim poziomie, a uzyskane wsparcie pozwoliło na przebicie się na dzisiejszym rynku pracy. Olbrzymią rolę odgrywa współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, powiatowymi urzędami pracy, z ośrodkami pomocy społecznej. W wyniku tej współpracy powstają nowe podmioty ekonomii społecznej, nowe przedsiębiorstwa społeczne. Dla przykładu Borowiackie Smaki jako formę prawną przybrali spółdzielnię socjalną osób prawnych, podmiot utworzony we współpracy z powiatem tucholskim wraz z gminą Cekcyn. Kolejnym przykładem utworzenia przedsiębiorstwa społecznego w formie spółki non-profit jest to spółka ProSocial w gminie Śliwice. Zachęcamy do współpracy jednostki samorządu terytorialnego, bowiem te przykłady pokazują, że warto angażować się w ekonomię społeczną na swoich terenach gminnych. Wciąż musimy promować ekonomię społeczną, pomimo tego, że jest ona znanym tematem na płaszczyźnie europejskiej, tak w tych małych gminach ciągle jest brak tego tematu, ciągle jest niezrozumiała ta idea. I dlatego ośrodki wsparcia ekonomii społecznej dochodzą do mieszkańców gmin, aby tam promować tą ideę. Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami, bezpośrednio ze mną, ponieważ jestem animatorką OWES-ową, albo z każdym innym pracownikiem jesteśmy otwarci i gotowi na Państwa pytania.